Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, ja jestem Rosso i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Od ostatniego czasu dosyć sporo rzeczy się zmieniło tak naprawdę, jeśli chodzi o czas, w którym, który minął od ostatniego odcinka, tak naprawdę to 2 dni dosłownie, albo 3. 3 dni chyba. Wczoraj, czyli przedwczoraj w sumie, jak to oglądacie, robiłem streamka na streamku, sobie pograliśmy dosyć sporo właśnie na tym save'ie i udało mi się co nieco tutaj już ogarnąć, dlatego na początku odcinka mniej więcej oprowadzę Was po całości i powiem co i jak się działo. Generalnie tak, odwiedziłem już tamtą wioskę, no bo tamta wioska w sumie znalazłem ją chyba na zeszłym odcinku, zauważyłem, że tam jest i stwierdziłem, że tam sobie pójdę. Teraz tam nie pójdę, bo mam generalnie Bad Omena, dlatego stwierdziłem, że na razie sobie odpuszczę, bo nie jestem gotowy na to, żeby walczyć z raidem. Dodatkowo zrobiłem sobie małą farmę, tutaj jak widzicie delikatnie ją udekorowałem, tutaj były sobie pszczoły i one mi jeszcze przy okazji nawoziły to wszystko, jednak powiedzmy, że niechcący zgubiłem te pszczoły i trudno, i na razie ich nie ma, muszę znaleźć nowe, muszę je tutaj osiedlić i myślę, że będzie ok, chociaż i tak ta farma dosyć sprawnie rośnie sobie i sprawnie działa, dlatego myślę, że też nie powinno być większego z tym problemu. Kolejną rzeczą jest domek. Domek, który nie jest jeszcze ukończony, w sumie przynajmniej ma już jakieś fundamenty i ma już 4 ściany, że tak powiem, nie jest jeszcze skończony, jestem w trakcie budowy, w sumie nie mam pomysłu za bardzo, jakby to miało jeszcze wyglądać. Zastanawiam się, czy zostać przy parterze i piętrze, czy jeszcze jedno piętro dorobić, jeszcze nie wiem, zobaczymy, najprawdopodobniej jeszcze jedno sobie dorobię, ale potrzebuję zebrać jeszcze materiały, a powiedzmy, że z nimi nie jest tak łatwo, w sensie jest łatwo, jest tutaj dużo drewna, ale no trzeba mieć trochę czasu, żeby te drewno zdobyć, dlatego dół jest na razie już powiedzmy gotowy, w sensie jest mieszkalny, nie ma tam jeszcze niczego szczególnego, jednak góra jest totalnie pusta. Tutaj mamy taki mały basenik, do w sumie tutaj będę sobie ryby łowił. Tutaj zrobiłem już normalną farmę, jeśli chodzi o zwierzęta. Ci, co byli na ostatnim streamku, mniej więcej wiedzą, o czym mówię. Generalnie, no i kury, może nie krowy, bo krowy dopiero teraz zdobyłem. W sensie ściągnąłem tutaj, ale kury i owce siedziały po prostu w dziurze, które i tam je karmiłem i próbowałem. W sumie owce jeszcze siedzą, muszę je przetransportować i zrobić dla nich jeszcze zagrodę. Ale no, tak wyglądały moje farmy. Tutaj zrobiłem sobie wejście, żebym nie musiał skakać jakoś bardzo. No i oczywiście domek. Domek, który już ma tutaj sobie wejście na drugie piętro. Tutaj jeszcze nic nie ma, tak jak mówiłem, to jeszcze sobie ogarniemy. Oto bo też nie drzwi, bo zapominam zamykać. Tu jest taka mini kuchnia, w sensie mam tutaj smokery, żeby sobie szybko robić jedzonko. Już przygotowanym węglem. Małe oświetlenie, tylko na 2 mi starczyło w sumie lampki. No i oczywiście szafeczki, w których jest jedzonko. Jedzonko, którego na razie nie będę jeszcze robił, bo te ziemniaki się mogą mi jeszcze przydać. To jest oczywiście kącik do spania, jakiś śmieszna skrzyneczka, stół alchemiczny, znaczy no, przyrząd do tworzenia mikstur, które zarąbałem właśnie z tamtej wioski. Był, to sobie wziąłem. Tu jest taki mini basenik, w sensie muszę go jeszcze oświetlić i tak dalej. Tutaj były łososie tu były i nie wiem, gdzie one są teraz. No, tutaj są. Ale generalnie to jest połączone ze sobą i tutaj jeszcze to muszę jakoś ładnie oświetlić i to będzie pełniło funkcję takiego akwarium, powiedzmy, wewnętrznego. Tak jak mówiłem też na ostatnim odcinku, że jakoś to się tutaj fajnie zagospodaruje. Tutaj jest plan do zrobienia jakiegoś takiego, powiedzmy, balkonu, żebym mógł na balkon sobie wychodzić i bezpiecznie łowić rybki w tym miejscu. Tak, jeszcze co muszę zrobić, to generalnie nakarmić zwierzaki i pójdziemy w dół, w sensie do kopalni. Pokażę Wam mniej więcej, jak to tam też wygląda. Te zwierzaki, w sensie krowy i kury, bo tylko na tych dwóch mi zależy tak naprawdę. Jeszcze owce sobie ogarnę, ale potem zrobię z nich farmę, chokera dla krów i w sumie kury też jakoś ogarnę, tak żeby przy okazji od razu mi je gotowało, smażyło, żeby miał troszkę więcej żarełka i przy okazji jeszcze oczywiście jeszcze jajka, dlatego to muszę sobie ogarnąć, jednak to muszę
mniej więcej zobaczyć, jak to miało wyglądać. Ta farma, dlatego jeszcze jej nie będę robił, a po drugie potrzebuję tych kur troszkę więcej, w sensie potrzebuję jajek, bo z kurami kur tam nie zagonię za bardzo. Chociaż może udałoby się, ale będzie to naprawdę, naprawdę czasochłonne i dosyć... No, muszę sobie włączyć muzykę, znowu zapomniałem, cholera. Żebyście mieli coś w tle. Zagonienie kur do dziury, powiedzmy, nie jest niczym łatwym ani przyjemnym. Wybaczcie, sobie mikrofon przesunę. I po filtr sobie ustawię jeszcze, o właśnie. Nie jest niczym fajnym ani przyjemnym, dlatego stwierdziłem, że na razie sobie odpuszczę. Pozbieram jajka i z jajek spróbuję wykluć to, co jest potrzebne, a tak naprawdę potrzebuję dwie kury do tej farmy i potem już się tym zajmę. No, krowy będę musiał zagonić. To samo tyczy się owiec, ale owce zrobię sobie, potem jeszcze tam troszkę ich rozmnożę, także myślę, że na spokojnie w następnym odcinku może uda się to ogarnąć. Ja jeszcze sobie skoczę, tak jak mówiłem, do... na dół, pokazać wam, jak wygląda moja mini kopalnia, w sensie kopalnia, w której zbieraliśmy już diamenty i tam też jest już portal do netheru, w którym byłem, i powiedzmy, że nie skończyło się to zbyt dobrze. Skończyło się to wręcz tragicznie, bo pierwszy raz byłem w netherze, w tym nowym, i tam wszystko działa inaczej niż zawsze, no i powiedzmy, że no, nie poszło. Znalazłem 8 diamentów chyba, z 3 zrobiłem sobie pickaxa, bo będę potrzebował zdobyć obsydian na enchanting table'a, ale jeszcze zanim zrobię enchanting table'a, to muszę sobie zdobyć trzcinę i ją sobie wyhodować. O, zdobyć trzcinę i ją wyhodować, żebym miał jak zrobić w sumie książki. I przy okazji właśnie będę musiał zrobić tą farmę z tymi krowami, żeby mieć też przy okazji skórę, bo skóra też będzie mi potrzebna. Więc tak to wygląda. Tam tutaj znalazłem te diamenty, tu jest mój portal do netheru i tak jak mówiłem wcześniej, no nie skończyło się to zbyt dobrze, zginąłem tam i no zostawiłem tam swoje itemy, dlatego, znaczy no nie miałem jak za bardzo wrócić, bo zginąłem w twierdzy, od razu na początku portalu jest twierdza, ta nowa, dlatego no cóż, myślałem, znaczy nie sądziłem, że te pigliny są aż tak bardzo wyczulone na złoto, myślałem, że jak jestem za kilka ścianami, to mnie nie wyczają, a jednak wyczaiły, no i mnie dorwały. Więc tak, generalnie te trzy pomieszczenia tutaj prowadzą do tego samego miejsca, czyli do tego jeziorka tam z lawą na samym końcu, z portalem netherowym, dlatego podpisałem to jako nether portal 1, 2, 3, żebym wiedział. A to po prostu prowadzi do źródełka z lawą. Nazwałem to lava pool, chociaż miało być inaczej, no ale trudno. No i będę tak się posuwał, będę tutaj cisnął i tak dalej. Powoli będę tworzył kolejne odnogi, w których będę cisnął do przodu i szukał kolejnych surowców. Mianowicie chodzi tutaj głównie o diamenty. Diamenty w ten sposób będę chciał zdobyć mniej więcej na cały secik uzbrojenia. I oczywiście również na enchanting table'a. A potem już pójdę sobie w explore, w normalne, tak myślę, jaskinie i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, ja generalnie na tę chwilę wszystko już wam chyba pokazałem, co miałem do pokazania. I teraz pójdziemy sobie poszukać tej trzciny, bo tą trzcinę potrzebuję zrobić, znaczy potrzebuję zdobyć i myślę, że zrobimy sobie od razu farmę z tej trzciny i zrobimy ją w tym miejscu. Jednak najpierw musimy ją znaleźć. A powiedzmy, że nie pamiętam, chociaż chwila, tam była rzeczka. Prędzej przy rzece znajdę tę trzcinę niż tutaj. Jednak nie będę biegł tam wzdłuż brzegu, bo to nie zawsze może się dobrze skończyć. Szczególnie, że ja mam przeważnie pecha do takich rzeczy, to nie mam drewna. Nie mam drewna, dobra, mniejsza. Się powoli zaczyna zbliżać noc, także nie wiem, czy to ma sens, żeby teraz iść, ale dobra, mamy pełny secik żelazny, dlatego myślę, że jakoś dużej krzywdy nam nie zrobią. Chciałem zrobić sobie łódkę i popłynąć po prostu wzdłuż tej rzeki i poszukać czegoś, ale no chyba to się nie uda. Chociaż sobie zetniemy te drewno, może tutaj faktycznie i spróbujemy to drzewo i spróbujemy zbudować łódkę i tą łódką popłyniemy w sumie wzdłuż rzeki. Zrobimy tak,
Tak. I jak się robiło łódkę w ogóle? Tak? O, właśnie, tak się robiło łódkę. Dobra, pięknie. No sobie wezmę ze sobą. Płyniemy. Płyniemy, zobaczymy. Może coś znajdziemy fajnego. Tak jak mówiłem, zależy mi głównie na trzcinie. Reszta mnie nie interesuje. O, proszę bardzo, i się skończyła rzeka. Tak obszerna się wydawała, o, proszę bardzo. Czy ja mogę jakoś przyspieszyć? Mogę przyspieszyć, dobra, nawet nie wiedziałem. Okej, fajnie. Strasznie ciemno jest. W sumie przez te shadery i tak dalej. Ja myślę, że... Dobra, ja się wrócę do domku. Prześpię się. Wybaczcie, że będziecie mieli strasznie ciemno, ale... Ogarniemy za chwilę. Pójdę się kimnę i... Wrócimy w sumie tutaj w momencie, kiedy będzie jasno. Poszukamy tej trzciny. Dobrze, że nie byłem jakoś bardzo daleko. Głównie z tego względu, że nie będziecie nic widzieć. Dlatego pociśniemy. Dobrze. Mam jeszcze ten? O, nie mam już. Nie mam już Omena, także możliwe, że... Znaczy, no, po prostu będziemy mogli też pójść sobie do wioski na chwilę. Już nie wiem, czy ja tam cokolwiek znajdę, co mnie interesuje w tej chwili. Nie wiem, czy w ogóle, w sensie, nie pamiętam, czy gdzieś tutaj w okolicy ta trzcina w ogóle była, bo... Tędy tylko przebiegałem, tak naprawdę. I... Nie zwracałem uwagi, czy cokolwiek tutaj rośnie. O, pszczółka. Pszczółka mi się przyda, musiał ją przetransportować. Dobrze. Poszukamy trzciny i przetransportujemy tą pszczołę, o ile się uda. No, szału nie ma. W sensie, nie ma żadnej trzciny jak na razie, a już się skończyła rzeka. Nieładnie. Dobra, to wracamy po pszczołę. A ja sobie tę rzekę, znaczy Jezus, tę trzcinę znajdę w innym miejscu. Gdzie ta pszczoła była? W ogóle tutaj gdzieś, nie? Weźmiemy sobie kwiatka. Pyk. I gdzie jest pszczółka? Halo, halo, pani pszczoło. O, wilk. Szkoda, że nie mam żadnych kości ze sobą. No bo w ogóle chyba nie mam kości. Może dwie sztuki czy coś. Dzień dobry. A proszę, no to jak już tu jesteśmy i znaleźliśmy żelazo, to sobie wykopiemy. Bo w sumie nie mam już żadnego żelaza. Wszystko zużyłem. Wszystko. I to głównie na te piecyki tam na dole przy kopalni. Bo stwierdziłem, że skoro będę i tak dosyć sporo przetapiał rzeczy, bo kamień głównie przetapiałem, to stwierdziłem, że no przyda się troszkę więcej. Mówię, kurde, jakaś wiocha kolejna, a to mój domek po prostu. Ej, zgubiłem tę pszczołę. Nie wiem, gdzie ona może być. W sumie nie potrzebuję mieć tej pochodni w drugiej ręce. Weźmiemy sobie ten kwiatek. A tutaj mamy świniaka. O, dzień dobry. Uo, bym chciał obie. Halo. Pani druga pszczoło, zapraszam do mnie. Obie, chodźcie. Chodźcie za mną. Idziecie? Pięknie. Dokładnie tego potrzebowałem. Dwie potrzebuję i dwie są. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, zapraszam, zapraszam. Jakbym miał tego silktocza, to bym sobie wziął ten... Czy miał kilo z silktoczem, to bym sobie wziął od razu, a cokolwiek. Ten ul,
wykopał, zdobył w całości razem z tymi pszczołami, po prostu je tam zaniósł. A w tym przypadku musimy się bawić w Caesara. Jak to był? Zaklinacz psów, tylko że w tym przypadku to mamy pszczoły, no. Okej, teraz będzie problem, nie? Bo musimy je jakoś przetransportować, a coś czuję, że one nie bardzo lubią... nie bardzo lubią tego, nie? Nie bardzo lubicie wodę, słuchajcie. Dobra, zrobimy coś takiego, że zrobię taki mały mostek z dirta. Chociaż powinny przefrunąć nad tą rzeką, no ale różnie to bywa. Jesteście? Jesteście. No i fajnie. Wolałem nie ryzykować. Bo wiem, że one mają problem z wodą chyba. No chodźcie, chodźcie, jeszcze trochę. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Zapraszam. No. A całkiem sprawnie poszło. A tamte pszczoły możliwe, że zniknęły mi z tego względu, że nie wiedziałem jeszcze wtedy, że w momencie, w którym... O, proszę. Że w momencie, w którym sobie zbiorę miód z ula, to... No, w sensie w momencie, w którym go sobie zabiorę, o, zrobię wam tak, to te pszczoły się na mnie wkurzą i najprawdopodobniej sobie odleciały ode mnie. Dobra, sobie jeszcze zrobię coś takiego, że machnę te wszystkie kwiatki stąd, wezmę i je rozłożę tak mniej więcej tutaj. Żeby mi głównie w tym miejscu latały. Jeszcze weźmiemy kilka innych kwiatków i też je tu zaniesiemy może. Mam nadzieję, że one mi tu będą, kurczę, faktycznie latać, nie? W tym miejscu. Żeby mi nie zniknęło jak poprzednie, cholera. Dobra, słuchajcie, idziemy jeszcze, kurczę, w tamtą stronę. Idziemy zobaczyć, czy jest tam gdzieś ta trzcina nieszczęsna. Znajdziemy sobie trzcinę i znajdziemy sobie trzcinę i zrobimy na szybkości jakąś farmę. O ile znajdziemy w ogóle tę trzcinę, bo tak widzę, że jej tak nie bardzo tutaj... O, jest, fajnie, cudownie. I to całkiem blisko. Dziękuję. Dokładnie tego potrzebowałem. 14 sztuk, czyli zrobimy sobie dwa rzędy po 7, cztery rzędy po 7. Dwa rzędy sobie zapełnimy, a resztę ogarniemy w chwili, w której rozrośnie się nasza farma. Także ja na szybkości jeszcze sobie tutaj zdobędę troszkę drewna. Bo będę potrzebował w sumie głównie, a to też zbiorę. Dam tam pszczółkom. Będę potrzebował dużo drewna, głównie w sumie... W sumie nie wiem, co to, jakbym chciał, żeby to wyglądało. Wiecie co, ja wam ten kawałek przyspieszę, jak zbieram te drewno, to ja wam to przyspieszę. I zbudujemy jeszcze sobie potem na szybkości tą farmę, także no, za chwilkę się słyszymy.
Dobra, słuchajcie, tyle mi drewna starczy, bo, znaczy, no, tak naprawdę tyle potrzebuję, więcej nie jest mi aż potrzebne. Zrobimy sobie tę farmę tutaj, w tym miejscu. Sobie wyczyszczę mniej więcej tą miejscówkę. Nie będzie to duża farma, tu chodzi o to głównie, żeby po prostu tę trzcinę sobie ogarnąć. Nie będę robił też żadnej automatycznej farmy, bo zbieranie w sumie tych wszystkich tamtych zielsk nie jest aż tak bardzo wymagające, dlatego ogarnę to sobie po prostu ręcznie. A farmę zbudujemy w następnym odcinku, bo widzę, że już powoli zbliżamy się do końca. Dlatego ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli chodzi o ten odcinek, widzimy się w poniedziałek w następnym odcinku i tam zbudujemy sobie farmę. I zrobimy sobie najprawdopodobniej jeszcze jakąś szybką, taką automatyczną farmę dla krów możliwe i jeszcze przy okazji dla kurczaków. Także na dzisiaj dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Szerokości i do usłyszenia.